Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo krótki film o połączeniach owijanych. Dotyczy to urządzeń elektronicznych typu wzmacniacze, radia i inne podobne rzeczy. Często stajemy przed dylematem, czy widząc połączenie owijane we wzmacniaczu mocy z Japonii, z Ameryki, czy lutować te połączenie. Dlaczego w ogóle owijano wtedy kołki kontaktowe, a nie lutowano? Odpowiedź znalazłem w jednym z magazynów, kiedy przygotowywałem się do filmu Złoto Uchy i jest to reklama firmy Bell. I możemy w tej reklamie przeczytać ciekawostkę. Przez lata akceptowalne sposoby łączenia przewodów z aparatami telefonicznymi było lutowanie. Teraz inżynierowie Bell Laboratories odkryli, jak wykonać połączenie szybciej i lepiej, bez lutowania. Lutowanie, jak rozumowali, nie byłoby potrzebne, gdyby przewód i zacisk można było ściśle docisnąć do siebie. Jednak ze względów ekonomicznych należało to zrobić przy użyciu samego drutu, bez skomplikowanych śrub i sprężyn. Odpowiedź znaleźli w zastosowaniu odpowiednio z wymiarowanego terminala z ostrymi krawędziami, owijany jest wokół niego drut z wysokim naprężeniem. Terminal wgryza się w przewód, blokując się bezpiecznie na miejscu. Następnie ściśnięte krawędzie utrzymują nacisk kontaktowy wynoszący co najmniej 15 tysięcy funtów na cal kwadratowy, nawet pod wpływem wibracji, które powodują pękanie połączeń lutowanych. Nowe połączenia można wykonać w czasie o połowę krótszym, co stanowi dużą oszczędność pieniędzy w przypadku miliona połączeń wykonywanych każdego roku przez firmę Western Electric dla systemu Bell. To kolejny przykład sposobu, w ta firma nieustannie pracuje nad utrzymaniem kosztów na niskim poziomie. No, koszty są ważne, czyli po co owijano, powiększyłem wam trochę tą reklamę, możecie zobaczyć jak to wygląda zresztą na materiale filmowym też to było widać czyli co zrobić z połączeniem owijanym gdy naprawiamy wzmacniacz, jeżeli chcecie zostawić wygląd retro takiego wzmacniacza, no to oczywiście trzeba tych połączeń nie ruszać, można je zostawić owinięte na kołkach i poodcinać przewody na czas usuwania PCB a potem dolutować się do tych przewodów a co gdy odwiniemy przewód i chcemy go ponownie zawinąć, ręczne zawijanie jest bezskuteczne, kontakt jest bardzo słaby Oby, ponieważ nie mamy odpowiedniego nacisku na połączeniu, żeby oba metale się odpowiednio połączyły. Co zrobić? Po prostu polutować. Czyli w stanie po naprawie. Lutowanie w tym przypadku jest lepszym sposobem niż owijanie, ponieważ chcemy zachować jak najniższy opór na złączu. Eliminujemy z toru akustycznego kondensatory, które mają wysoki ESR, dlatego też, bając o wszystkie szczegóły, musimy wyeliminować taką niepotrzebną rezystancję na styku, żeby nam urządzenie prawidłowo działało. Jeżeli podczas naprawy nie musimy rozłączać od siebie płytek drukowanych i tych przewodów odwijać, nie róbmy tego. Takie owijane połączenie powinno przetrwać wiele, wiele lat bez utraty swoich właściwości. Do zobaczenia wkrótce.